Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja też witam wszystkich. Zaczynamy dzień od podlewania. Smaży i na polu niby jest mokro na ogrodzie, no ale tutaj trzeba wszystko koło domu podlewać. No, chociaż przedwczoraj padało, no to te, co stoją na tym, ale te, co po oknach, no to nie napadało, trzeba podlać. Z reguły to jest domena mamusi. Tak, ale no. Dzisiaj jest pora na podlewanie wszystko nawozami. No i klapła. Mamusia dzisiaj klapła. Klapłam dzisiaj od rana, się tak coś źle czuję, no i poprosiłam córcie dzisiaj do pomocy. Miała, dzisiaj będziesz miała leżing na kanaping. Tak, dobrze. Dokarmiamy tutaj te nasze kwiaty nawozami, które kupuję w sklepie ogrodniczym w Kostrzynie, w Agrohicie, co już wszyscy wiecie. No i jest dużo zapytań cały czas, i czym podlewamy, czym dokarmiamy, co stosujemy. Ja tutaj już pokazywałam. Kupujemy takie nawozy wieloskładnikowe z firmy Planton, ale też bardzo dobrze sprawdzają się Substral, magiczna siła, i jeżeli to się stosuje, to tak naprawdę nie trzeba większych zabiegów tutaj dokarmiających, bo one bardzo ładnie rosną. No i raz, góra dwa w sezonie stosujemy tutaj podlewanie drożdżami tych kwiatów i też opryskuję je. No opryskuję już co jakiś czas, tak co 10 dni, co 2 tygodnie czosnkiem, opryskam je też emami i one są bardzo ładnie dokarmione, bujnie rosną i pięknie wyglądają. Nie, pomyliłabym sobie. Teraz mam akurat w planie podlewanie róż, to tutaj trzeba ten. Jak często podlewam nawozami? No tutaj raz w tygodniu, jedna łyżeczka taka czubata na 10 litrów wody, ale jak warunki są takie niesprzyjające, gdzie te rośliny cierpią, one cały czas walczą o to życie, to podlewamy nawet i dwa razy w tygodniu. Jeżeli pogoda się stabilizuje, że one mniej cierpią, wracamy z powrotem do podlewania raz w tygodniu i tak do końca sezonu wegetacyjnego. Ja podlewam, a mamusia siedzi na ławeczce. Odpoczywam teraz troszkę, bo podlewałam, to teraz muszę trochę odpocząć i bawię się z kotkiem. Klapnę i ja tutaj na chwilkę koło kota i mamusi. Tak. Pamiętacie taki widok z lat dzieciństwa? Kiedyś przed każdym domem była ławeczka i na tych ławeczkach siedzieli właśnie starsi ludzie, którzy już nie mogli pracować. Tak, ja pamiętam, jak tu przyszłam do męża, to jak żeśmy jeździli na łąki, bo żeśmy mieli łąki na sąsiedniej wsi, to też właśnie przed domami tam ławeczki. I starsze ludzie, mąż to ich wszystkich znał, no to się kłaniało, to rękę nieraz tam się pomachało, bo jak się, kawałeczek się od nich jechało, ale to był widok naprawdę, sobie takie dziadki siedzieli. To teraz my tu sobie żeśmy tą ławeczkę sprawili. Dlatego tutaj ławeczka jest, żeby mamusia z tatusiem mogli sobie tutaj tyłki grzać, no. Żeby ten widok taki był podtrzymany. Ja też pamiętam, jak byłam takim berbeciem, czy już miałam tych naście lat, tak. Przed domami były ławki, jak się goniło krowy, bo jeszcze wtedy się ganiało krowy, tak. Koło tego słynnego WOP-u, o którym też jeszcze kiedyś opowiem. I starsze osoby siedziały na tych ławeczkach, patrzyły, miały laseczki. To był piękny widok. Kobiety były w takich chustach przewiązanych, a panowie mieli szelki. To nie zapomnę, jak dziadkowie siedzieli. Nasz dziadek też miał szelki. Spodnie były takie luźne. Fajny to był widok. No i jak się powiedziało takim dziadkom dzień dobry, bo to było obowiązkowo, oni zawsze odpowiadali i często też jak goniłam te krowy, no to tutaj, bo to cała rodzina była praktycznie, wieś była skoligacona, bo jak jechali to całymi rodzinami, tak, tu siedziała ciocia, tam siedział wujek i to masz cukierka, masz tutaj ciasteczko takie upieczone, bo to kiedyś nie było w sklepach i były pamiętasz, te ciasteczka pieczone. Na śliwki do cioci chodziłaś?
w domu swoich śliwek, węgierek, a ona do ciocia, ale ta jej pozwalała. Tak. Podeszła ciocia do płotu, jak chodziłaś do szkoły tutaj, bo tu szkoła była na miejscu, cię wołała i zawsze tam z kieszeni, już wiadomo, wiadomo, która to córka. Zięciu, to tam cicho bądź. A tutaj jest mąż. Trzeba mi się było odzywać. No właśnie, trzeba ci się było odzywać. Odezwałeś się, domagałeś się atencji, to jest. Tak jest, jest, jest. Edzio tutaj akurat nie teraz wymienia filtr, mieliśmy awarię. Popsuły nam się wtryskiwacze, no i taka przyjemność kupienia jednego wtryskiwacza kosztuje 220 euro. A regeneracja jednej końcówki oczywiście, a tych końcówek jest 4. A regeneracja kosztowała nas 1040 zł, także no jest różnica. No i Edziu tutaj teraz od razu wymienia filtr, oleje, pracy jest. Ale jest, może ci wąsik zrobić. Nie chcę wąsika. A dziu, 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 dziu. I byłoby wąsik, ach ten wąsik. Dobra, idę. Przykręcasz czy stoisz? Stoję, patrzę się, po prostu robię dobre wrażenie. Aha, no tak też można. A wracając do tematu ławeczek, to był taki nieodzowny element polskiej wsi. Rodziny były wielopokoleniowe, byli dziadkowie, rodzice, dzieci. Mieszkali wszyscy w jednym domu, razem żyli, pracowali, wychowywali się. I jak tacy ludzie w wieku, gdzie już nie mogli pracować, no to siadali właśnie na ławeczkach i siedzieli, patrzyli się i to był piękny widok. I nasz dziadek, jak już miał 80 parę lat, ci ludzie się chcieli cały czas czuć potrzebni. On tak, też, tak. Pamiętasz jak siadł na rower z kosą? Pewno, pewno. Nam serca tutaj podeszły. Tata wtedy się wkurzył, jak dziadka wziął obroty, a on tak stanął, łzy mu w oczy wyszły i mówi, czekaj, jak dożyjesz moich lat, to będziesz widział, co to znaczy nie móc nic robić. No ale tata mówi tak, siądź sobie na tyłku na ławce. A on mówi, ale ja nie chcę siedzieć, ja chcę pracować. Tata się też rozpłakał i mówi, tato, ale dla mnie to jest najpiękniejszy widok, jak ja siadam na traktor, tak, jadę tak. Na pole, a ty z mamą siedzicie na ławeczce. I dzisiaj już dziadków nie ma. I wiecie, że ta ławeczka stoi tam do dzisiaj pod oknem, ale jest pusta. Dziadków nie ma. Ale są tutaj dziadki. Następne dziadki. Następne dziadki są. Ale się ten widok zapamiętało, się pamięta. Na pewno też pamiętacie. Ja też jak jeździłam, jak grałam na akordeonie, jechałam na lekcje do Kostrzynia, żyła to do Kostrzyna. To przed domem też ławeczka była. Babcia Waleria, prababcia Waleria jeszcze żyła w Szumiłowie. Zawsze kiedy jechałam, ona wiedziała o której godzinie siedziała na ławeczce, czekała na mnie. I już tak wyjeżdżałam, żeby te 5 minut, 10 z nią usiąść. Zawsze coś dla mnie miała. Mamusia siedzi na ławeczce, dalej ją grzeje, tak. A ja wracam do pracy. Do pracy, no trzeba skończyć ktoś, podlewać. Ktoś będzie grzał ławeczkę, ktoś będzie pracował. Przypadło na mnie. Zaraz będę robić kawę, ale właśnie przyjechało do mnie świeżutkie mleczko prosto od krowy. Przyjechał też ser biały, który no, prawidłowo nazywa się twarogiem. No i są też zapytania od Was, czy ja doję swoje krowy. Tak, wiosną, jeżeli one się wycielą i jeżeli ciele jest jeszcze takie małe, to doję, bo krowa daje dużo mleka. Ciele małe nie jest w stanie tego mleka przepić. No i żeby ono się nie przepaliło, to tą krowę doję i mleko pozyskuję dla siebie. Robię wtedy masło, ser, jogurty, różnego rodzaju takie dobroci z własnego mleka. No ale ciele jak rośnie w trakcie wzrostu, ono coraz więcej tego mleka pije. No i później dochodzi do takiego momentu, że to mleko wypija wszystko.
dziecko wydoi krowę totalnie. No i tutaj mogłabym to mleko doić, bo tak się robi, ale ciele musiałoby przejść na zastępcze mleko, na mleko sztuczne, na jakieś takie pasze. Ale my tutaj tego nie praktykujemy. Zostawiamy wtedy cielaka, wypuszczamy sobie krowy tam na łąkę i nie zganiam ich już, bo to też jest takie trochę uciążliwe. Samą krowę odizolować jest dosyć ciężko, bo leci i byk, i cielaki, i to robi się taki galimatias, więc mleko doję do pewnego momentu. No a później na sąsiedniej wiosce są sąsiedzi, którzy mają krowy, doją, no i tutaj wtedy od nich się zaopatruje w mleko. No i teraz o tej porze, jak jest tak ciepło, to kwaszę to mleko, stawiam sobie na zsiadłe, przelewam je do takiego garnka glinianego, tutaj w tym wypadku to jest taki dzbanek, no i najlepiej właśnie mleko kwasi się nie w jakichś tam plastikach, w garczkach codziennego użytku, a w gliniance bądź w drewnianych cebrzykach. I jak ja sięgnę pamięcią, to moja babcia, czy jak jeździłam tam jeszcze w Bieszczady, czy do prababci Walerii, to miały właśnie garnki, czy talerze, czy różnego rodzaju dzbanki, właśnie gliniane, kamionkowe, drewniane takie były cebrzyki. I chyba tak naprawdę produkty z takich właśnie naczyń były najlepsze, najzdrowsze. Dopiero później zaczęto gdzieś, no wtedy szkło jeszcze też oczywiście było, później zaczęto już iść krok do przodu, wymyślać coraz to nowe produkty. No i tak powstały już później plastiki, nie plastiki i różne inne rzeczy. W plastiku też, no bo wiele osób nie ma takich dzbanków, nie ma tych drewnianych cebrzyków, ale jeżeli ktoś ma, to stanowczo tutaj polecam właśnie w takim glinianym dzbanku mleko. Całkowicie inaczej smakuje. No i teraz ono zsiądzie się bardzo szybko i jest przepyszne. Przepyszne to jest taki smak dzieciństwa. Ono, jeżeli się dobrze skwasi, to można go przysłowiowo kroić nożem, nabierać łyżką. Ono się tak pięknie rozwarstwia. No i babcia czy mama, jak kwasiły mleko, i ja po dzień dzisiejszy też, nie stawiam nigdy go na parapecie na słońcu, dlatego że będzie bardzo szybko kisło, będzie podchodziła woda, tak zwana serwatka, ono się rozwarstwi i tu będzie połowa tej serwatki, a tego zsiadłego będzie taka warstwa i to już będzie bardziej biały ser niż kwaśne mleko. I tutaj zawsze babcia nakrywała taką gazą bądź lnianą ściereczką po to, aby te muchy złotodupki nie leciały, bo to zaraz wyczuje coś kwaśnego i one naturalnie tutaj lecą. To jest wszystko naturalnie, natura, więc one też do takiego zsiadłego mleka ciągną. No i stawiam sobie gdzieś tam, no w kuchni, na kredensie z dala od słońca i jutro będę miała już pyszne, kwaśne mleko. Kiedyś ludzie tego kwaśnego mleka zjadali bardzo dużo, wypijali bardzo dużo. Jest ono bardzo zdrowe i powinniśmy je pić, bo poprawia ono naszą florę bakteryjną jelit, reguluje ją. Jeżeli nie dostarczamy do organizmu rzeczy w postaci kwaszonego mleka, kwaszonych ogórków, kapusty czy chociażby kiszonek, to niestety wyjaławiamy się od środka, pozbawiamy się naturalnej flory bakteryjnej, a tym samym osłabiamy się, jesteśmy narażeni na alergie, na różnego rodzaju choroby układu pokarmowego i jelit. A jeżeli takie bakterie naturalne będziemy dostarczać, tym samym będziemy się uodparniać, będziemy zdrowsi, będziemy lepiej funkcjonować. No przecież kiedyś ludzie tylko takimi rzeczami się posiłkowali, to jedli, spożywali i nie chorowali. Owszem, były choroby, bo były, ale społeczeństwo było zdecydowanie zdrowsze.
przy takiej pogodzie, jak jest teraz, to mleko bardzo szybko się kwasi. Wystarczy 1-2 dni i ono już jest zsiadłe. No u mnie tutaj w tych temperaturach to teraz no jeden dzień i już jest skwaszone. Stawiam sobie tak jak dzisiaj rano i na jutro już będę miała. Tutaj mam skwaszone poprzedniego razu, no i ono też im dłużej później kwaśne stoi, to nabiera takiej goryczy, takiego dziwnego posmaku i zapachu. No to wstawiam sobie do lodówki. W lodówce jest chłodno i to przedłuża żywotność, przydatność tego mleka, no i jego smak się tak nie zmienia. Lubię takie mleko samo, bez niczego. Wiem, że ludzie sobie dosładzają, ja nie dosładzam, nie używam tutaj praktycznie wcale cukru, jedynie jak coś piekę, jakieś ciasto, czy robię przetwory, no to wtedy tak. Też można dodawać owoce, można tutaj dodać dżem, to zmienia całkowicie smak. Wtedy jest coś takiego, jak można kupić w sklepie maślankę owocową, chociaż maślanka to jest całkiem co innego jak zsiadłe mleko, bo maślankę pozyskuje się przy robieniu masła. To jest tak samo jak przy wyrabianiu białego sera, twarogu. Pozostaje serwatka, tak? Przy maśle jest maślanka. No i tutaj, jeżeli tylko macie możliwość, dostęp, to taką maślankę też powinno się pić, bo ona jest bogata w różnego rodzaju mikroelementy. Tak samo i serwatka, ta spod wyrobu twarogu. Może smakiem ona całkowicie odbiega od kwaśnego mleka, od maślanki, ale jest bardzo, bardzo zdrowa. Nawet kiedyś pamiętam, jak człowiek się zranił, to właśnie też serwatką się przemywało różnego rodzaju owrzodzenia, jak była jakaś taka infekcja skórna, uczulenie czy coś. No i przede wszystkim kobiety, jeżeli mają problem ze sprawami intymnymi, to taka serwatka jest najlepsza, bądź właśnie maślanka, czy chociażby kwaśne mleko, i tutaj nawet kwaśne mleko bardziej niż maślanka, bo one zawierają naturalną florę bakteryjną, którą ciało potrzebuje. Także warto sięgać po takie produkty. I kiedyś ludzie z tego czerpali, to była codzienność w domach, no a potem się od tego odbiegło. Maślanka, serwatka, kwaśne mleko. No kwaśne mleko jeszcze było spożywane w domach, ale serwatka już była całkowicie pomijana. Kto tam gdzieś rzadko, to może pił tą serwatkę, ale ogólnie zapomniano o niej. A dzisiaj jest powrót. No i właśnie taki, wiem, że jest ciężko dostać serwatkę, bo w sklepach jej się chyba nie kupi. Ja nie spotkałam. No a krów w Polsce, no są krowy, ale gospodyń, które wyrabiają twaróg, no już niestety jest coraz mniej. To już jest, tak jak ja się śmieję, gatunek na wymarciu, takie dinozaury. Jesteśmy erą dinozaurów, ale jeżeli tylko macie możliwość, to sięgajcie po taką właśnie serwatkę, zwłaszcza kobiety, bo to jest naprawdę bezcenne. Zresztą tutaj o jej zaletach nie muszę mówić, bo wszyscy, którzy mnie oglądają, osoby starsze, no to wiedzą, o czym tutaj mowa, i podejrzewam, że nie jedna osoba z Was używa po dzień dzisiejszy tych naturalnych sposobów, naturalnych takich płynów, a też i na takie upały. Bardzo dobrze to gasi pragnienie i zasyca nawet głód takie kwaśne mleko. No też powinniśmy unikać w upały ostrych, ciężkich straw, bo nasz żołądek wtedy ciężko pracuje, organizm mało tego, że walczy z upałem, przegrzewa się, to jeszcze musi walczyć z ciężkostrawnymi pokarmami. Na takie właśnie temperatury powinno się spożywać wszystko, co lekkostrawne, dania lekkostrawne, no i przede wszystkim właśnie takie kwaśne mleko. Ono syci i
zaspokaja nasz głód, a i przy tym organizm się nie męczy. To by chyba było na dzisiaj tyle. Taki odcinek właśnie o kwaśnym mleku, o tym, żeby te produkty zagościły. Wiem, że wielu z Was nie ma możliwości takiego mleka dostać, a to mleko ze sklepu w kartonach, niestety ono się nie skwasi, ono zgnije, będzie takie cuchnące, a nie skwasi się. Dlaczego? Dlatego, że jest ono pasteryzowane, wszystkie naturalne kultury bakterii w nim są zabite, no a żeby nastąpił proces zakwaszenia się mleka, muszą te kultury bakterii być, a tam nie ma. No i nie oszukujmy się, tak jak było w filmie Sprawdzam zawartość cukru w cukrze, tutaj by można było sprawdzić zawartość mleka w mleku, bo podejrzewam, że bardzo byśmy się rozczarowali. I też zadziwia mnie taki, wiecie, jeden fakt, że rolnicy, którzy oddają mleko pełne, czyli ze śmietaną i no nie wiem, jaka jest teraz cena mleka na skupie, no ale dobra, powiedzmy 3 zł, może tutaj wybiegłam wysoko w górę, bo podejrzewam, że takiej ceny rolnik nie dostaje. Ta cena jest chyba około 2 zł, chociaż tutaj mogę się mylić, bo no mówię, nie znam cen na skupach, jeżeli idzie o mleko, ale to jest mleko pełne, mleko tłuste, naprawdę bardzo tłuste mleko, a i powiedzmy rolnik dostaje tych 2 zł, a w sklepie mleko 1,5% kosztuje 4 zł. No to słuchajcie, to jest po prostu przebitka niesamowita. No i to już nie jest przede wszystkim mleko. Rolnik oddaje mleko pełnowartościowe, a później ono jest tak wyciągane, przerabiane, przetwarzane. Bóg jeden raczy wiedzieć, co tam jest dodawane. I mamy cenę za coś, co mlekiem tak naprawdę nie jest. No i tutaj szkoda, że te krowy zniknęły dojne z naszych polskich wsi, no ale to jest poniekąd wina nas wszystkich i ludzi kupujących to mleko i samych też rolników. No jedni poszli na wygodę, drudzy poszli na wygodę. No i jest niestety jak jest. A kto został, to jest teraz w erze dinozaurów. No i takie produkty są bardzo poszukiwane. Życzę Wam, żebyście te produkty dostawali bez problemu, tak jak mam tutaj możliwość uczynić to ja. Jeżeli mam swoje, to jestem bardzo szczęśliwa. Jeżeli nie mam swoich, też jestem bardzo szczęśliwa, bo mam cudownych sąsiadów na sąsiedniej wsi, którzy przywożą mi do domu i takie produkty mam świeżutkie, prosto, można powiedzieć, od mućki, nie z Biedronki, nie z czegoś tam, tylko prosto od naszej polskiej krasuli. I tego Wam, kochani, życzę, takich pięknych widoków ze starszymi osobami na ławeczkach i naszych polskich produktów. Do następnego! Pa, pa!